Zespół folklorystyczny z Nowej Wsi Lubińskiej zajął ostatnio trzecie miejsce podczas Festiwalu Muzyki Ludowej i Folkowej, który odbył się w hali spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdrój. Zespół Podolanki od 30 lat funkcjonuje na lokalnych i nie tylko scenach muzycznych. Za każdym razem, gdy pojawia się podczas rozlicznych festiwali i przeglądów, zyskuje sympatię publiczności, bo artyści w wykonania sceniczne wkładają mnóstwo emocji. Przez to są także doceniani przez jurorów. W hali spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju artyści z Nowej Wsi Lubińskiej byli jednym z 17 zespołów z różnych rejonów Polski. Sam Festiwal Muzyki Ludowej i Folkowej odbył się po raz drugi. Ma on na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz promowanie kultury regionalnej. Organizatorzy mają nadzieję, że imprezy tego typu przyczynią się do integracji pokoleń oraz zainspirują większe grono osób do twórczości i działań folklorystycznych. Nasze Podolanki w gronie 17 zespołów zajęły bardzo wysokie trzecie miejsce.